Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Blacky, a to jest Minecraft. To jest kolejny odcinek taki bardziej luźny, bo podobno takich brakuje w tej serii. Chcieliście takie, dostaniecie jakie chcieliście. Mi to nie zależy, czy będę odcinek nagrywał na bardziej spontanie, czy na bardziej, powiedzmy, spinie. Bardziej planowany. Chodzi o to, że chcę tak, żeby się wszystkim podobało. Znaczy, że wy piszecie, że chcecie oglądać więcej, to będę więcej nagrywał. W sensie takich rzeczy zwykłych, jak sobie na przykład chodzę, ścinam drzewo, czy na przykład jak dzisiaj uganiał się będę za zwierzętami. Po pierwsze, to była taka brzydka polana za duża, która mi się nie podobała. W efekcie okazuje się, że ona by się mi teraz przydała, ale zrobiłem to, powiedzmy, takie dwie zapory. One na razie jest taka prowizoryczna wersja, gdzie tu przepływa niby woda, że jest stopień wyższy, stopień niższy i woda przepływa tam i z powrotem, bo gdyby ich nie było, to wyglądało dość dziwnie. Chociaż w momencie, gdzie one są i by ta woda była ustawiona odpowiednio, to by wyglądało chyba całkiem nieźle. Nieważne, w każdym razie są zapory, jeszcze nad tym wyglądem będę się tutaj zastanawiał, ale to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze teraz jest, żeby znaleźć zwierzęta i zbudować im zagrody. A jeżeli na dostanie czasu, to jeszcze wam pokażę coś ciekawego odkryłem, chodząc tutaj niedaleko. Tak jak wam mówiłem niedawno, właśnie dzięki tym drzewom dżunglowym mogłem sobie pozwolić na budowę magazynu, bo mogłem je szybko i dużo wydobywać. Ale na razie ich tu nie będziemy tępić. Zbuduję tutaj zagrodę. Zagroda to jest taka pierwsza, żeby po prostu te zwierzęta mieć przy sobie. Nie będę jeszcze je wykorzystywał w celach, powiedzmy, gospodarczych, minecraftowych. Ale chcę je po prostu tak trochę rozmnożyć. Mieć po kilka egzemplarzy każdego gatunku. A co mi tam powiększę, to jeszcze tyle. To będzie pojedyncza zagroda dla chyba wszystkich. Tak mi się wydaje, jeżeli będzie im ciasno, to może coś zmienimy. Ale to nie jest jeszcze zaplanowane, tak jak mówiłem, odcinek na spontanie. Mówiliście, że takie się wam podobają i takie chcecie, więc takie będą. Wedle życzeń. To jest to. Okej. Okay. Teraz musimy znaleźć takiego, jakieś nazwa krówczaki. Oczywiście wiecie o co chodzi. Mamy tu dwie świnki, dwie owieczki, ale nie będzie za to krów i kurczaków, więc to będzie problematyczne. Może trochę jajek znajdę, nie wiem. W każdym razie świnioki, chodźcie tu. Jeden świniok idzie już. Mam co prawda większą farmę owiec tam dalej, ale mogę tu sobie mieć taką mniejszą. No, świniaczku, chodź tu. Świnioczku, świnioczek nie idzie. Świnioczek mnie nie lubi. O, już mnie lubi. No dobrze, świnioczek mnie lubi. To pójdziemy ze świnioczkami dwoma do zagrody. I rozmnożymy, żeby się zrobiły trzy świnioczki. Niedługo będę musiał się już zabrać za budowę farm podziemnych, tych dużych, ale na razie nie mam ochoty tego wszystkiego kopać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak będzie więcej czasu, na przykład jakieś wolne czy coś, to się tym zajmę. Na razie to za mną nie chcą mi świnioki. To jest bardzo, bardzo złe. Świnioku, chodź za mną. Idzie za mną? No i świnioku, no. Niedługo się przerzucę na wersji 1.4. Nie wiem, czy będę na tamtej wersji używał shaderów, wszystkich, co używam teraz. Coraz większej części z was się one przestają podobać, z tego co zauważam w komentarzach. Jest to dość dla mnie, jako dla twórcy, no nie fajne zjawisko, jak mówicie, że bolą oczy od shaderów czy coś takiego. Nie chcę, żeby kogoś bolały oczy, ja jestem już przyzwyczajony, albo może u mnie to trochę inaczej wygląda niż u was. Ale no, chcę, żeby było całkiem fajnie. Co prawda ten mój domek nie będzie się tak wspaniale prezentował nad wodą, no ale jakoś to przeżyjemy. Głównie chodzi o to, że jeszcze bym chciał bardzo zmienić świnioku
chciałbym zmienić wodę, żeby była shaderowana, a reszta to może już być sobie taka zwykła minecraftowa. I żeby się jeszcze trawa i liście ruszały. No i tyle. To jest taki mój główny plan na to, jakby to miał wyglądać, przynajmniej ten Minecraft mój. No, zapomniałem rozmnożyć moich świnioków. No, świnioki, chodźcie tu. Pani owca potrzebuje pana owce, a pana owce widzę tam. Okej, zasuwamy po pana owce. W ogóle muszę chyba zrestartować następnym razem przed nagrywaniem komputer, bo są jakieś lekkie przycinki. No, mój komputer nie był wyłączany chyba już z 2 tygodnie, więc przydałoby się go wyłączyć. Serio, ja nie wyłączam komputera. W ogóle. Ja nie mam życia, więc wyłączenie komputera to jak normalnie... Dla mnie to jest jak operacja na otwartym sercu. Jeszcze nie wiadomo, czy się ze śpiączki wybudzę. Dobra, pan owca nie chce iść, ale poszukamy panów krów. Właśnie. Bo krowy to geje, więc muszą być dziwaj panowie, żeby się mogli dobrze rozmnażać i było im dobrze razem ze sobą. To brzmiało trochę rasistowsko. Nieważne. Bo krowy to geje. Okej. Nie mam więcej pytań. Mój mózg już nie żyje. I się tu jakiś żydnął murzyn. Tak jak mówiłem. Rasizm, wszędzie rasizm. Okej. Tu jest całkiem nieźle, ale krówów nie ma nigdzie. Właśnie po to robię ten odcinek, gdzie będę je szukał i tak dalej, żeby je mieć przy sobie jakiś tam zapas krów czy świnioków, żeby później na przykład przy budowie większej farmy czy czegoś takiego można było bez problemu je przetransportować, bo będą blisko koło mnie. Jeszcze nie wiem, gdzie będą farmy i w jaki sposób będą budowane, czy w ogóle będą. Ale podejrzewam, że tak. Ale nie wiem, jak będą wyglądały, dlatego chcę mieć przy sobie po prostu świnioki, krowioki, panów krów. Trochę chyba się zacinam, tak mi się wydaje, że się jąkam, co nie jest fajnym zjawiskiem. Tam są krowy, o, tu jest kilka krów. Kocz, pytanie, czy one będą chciały za mną podążyć? Na pewno nie za jabłkiem. No ale za tym może już będą. O, krówko. Noga. Do nogi. Grzeczna krówka idzie i idzie za blakiem. No, dobrze. Następna krówka. Może nawet krówczoki? Naraz weźmiemy. Nie wiem, czemu mówię takim troszkę... Nie wiem, jak to powiedzieć. swoją gwarą. Tak, bo to nie jest żadna chyba gwara, tylko to jest taka czarna gwara. O mój Boże. Co za porównanie, czarna gwara. Oczywiście wiecie, ja mam nick blacki, dlatego wszystko nawiązuje do czarnego. O, już mi się zdarzyło kilka bystrych komentarzy. Już nie chcę mi się cytować jakich, ale naprawdę bystrych. Właśnie, przyszedł mi nowy popfilter, ten taki już powiedzmy prawdziwy, nie robiony domowo, tylko prawdziwy. I całkiem wygodnie się z nim nagrywa, dużo bardziej niż z tym domowym. Dużo jest bardziej, powiedzmy, taki, nie wiem, mniejszy? Tak, on jest mniejszy. Ma mniejszą średnicę i dzięki temu jest wygodniejszy, bo jest przy samym mikrofonie i nie zasłania mi obrazu z ekranu. Przynajmniej nie tak dużo jak tamten. Chociaż jest tak samo nieprzeźroczysty i chyba trochę grubszy. No dobrze wiedzieć. Chodź, krowo. Krowo. Pan krowo, chodź za mną. O, tego pana nie lubimy. Okej. Już myślałem, że pan zielony wybuchnie, a tu nie, jednak nie. Właśnie, prosiliście mnie w komentarzach, żebym wyłączył jedną funkcję z tego, co wiem.
z tego co pamiętam. I chodzi o chunk loading. Ja mam cały czas na default, więc nie wiem o co chodziło, żebym zmienił na multicore. Znaczy zmienił z multicora na default. Ja cały czas prawie mam na defaulcie teraz. Nie wiem. Okej, okay, nieważne. Ale sobie zmienimy. O, zaszalejemy. Zobaczymy, czy się coś zmieni. Nie chcieliście, żebym dawał multicore, ale ja dam multicore. Więc zobaczymy, czy to coś da. Podobno mają być stabilne FPS od tego. Nie wiem, czy coś się zmieniło, za to widzę, że się dziwnie domek renderuje i chyba są spadek FPS-ów, zamiast być stabilne. Więc... zaraz zobaczymy, czy czasem nie zepsułem przez to nagrywania pliku, który się nagrywa. Bo to by było smutne na... Wiedziałem, że tak będzie. Następnym razem powinienem się rozglądać chyba uważniej. No i jasne, teraz jak tu jest dziura, to wszyscy przyjdą, żebym nie mógł zbudować. Dobra. Moja zgraja, chodźcie. No i teraz stamtąd nie wyjdą. W ogóle tragedia jest z tym. Krówko, chodź, no, krówko, chodź. Mućka, mućka. No, tutaj krówka, tu grzeczna krówka, grzeczna krówka. Grzeczna owieczka. Jeden kurczaczek, a drugi kurczaczek przyjdzie? Kurczaczek. Nie to nie. Nie to nie. Foch. Foch. No. Grzeczne zwierzątka idą. Niegrzeczne zwierzątka nie idą. Ech. Przez tą zmianę tego czegoś, co zrobili w wersji 1.3.2, te zwierzęta nie chcą chodzić jednak za tym sianem tak fajnie, jak chodziły wcześniej. Wcześniej się bugowały, co prawda, no ale chodziły lepiej. W sensie tak... no, tych dwóch tu jest... Ty! Jaki buty, do krowy mi strzelał. Chcesz cię moją krowę zabić. Ja takich znam typów jak ty. Najpierw nic, najpierw, że jestem szkieletem, a później krowy zabijasz. Tak. Właśnie, ja nie pozwolę moich krów zabić. No. Rozmnożę was od razu, krówki moje, żeby mieć większą szansę na dotransportowanie chociaż dwójki. Chodźcie za mną, no. Dobra. Plan B. Za dużo szkieletów, krówki zginą. Okej. Tamta krówka została. Nie możemy jej zostawić. Nie. Musisz iść z nami. Okej. Właśnie. Przepraszam, że tak późno o tym mówię i w ogóle. Ale chciałbym podziękować użytkownikowi Piczologia, czyli Pitch Plakowi, za to, że nakręcił materiał, znaczy w zasadzie w jednym ze swoich odcinków, powiedzmy ze swojej serii jazdy ciężarówką. Nie kojarzę tej gry zbyt dobrze, ale całkiem mi się nawet podoba, to jest jakiś symulator i całkiem ogarnięta gra. Piczu kręci coś w stylu jak to nazwać, niby vloga z życia tirowca. Nie mylisz tirowca z tirówką. Chociaż to jest poniekąd powiązane. Ale chodzi o to, że chciałbym bardzo mu podziękować za to, co tam o mnie mówił i za to, że w ten sposób mnie polecił. Naprawdę to było bardzo, bardzo miłe. Dzięki, Piczu. Naprawdę. Szacun. I wielka podzięka. Po prostu mega, mega. Buziak. Mua. Mua. Jeszcze takie jak krowy. Mua. Dobra, chodź, krówko następna. Krówko, no. Patrzcie.
A skusisz się? Skusisz się. Każdy się skusi na sianko. Okej. Idziemy dalej. Tu jakiś dziwny zielony gość pływa u nas w stawie, ale tym krówki się nie przejmujcie. On czasem przychodzi. No, ale głupio go wypędzić. Taki miły jest. On ma też kolegów. U nich jest taka duża rodzina, bieda, bo ciągle nowi się pojawiają. I lubią, jak jest ciemno, bo inaczej... O, właśnie. No, ty ze mną pójdziesz. No, co tu się stało się? Okej, okay. I następny. Krówki, idziecie ze mną. Bardzo dobre krówki idą z Blackim. Może poszukam gdzieś w którejś skrzynce, mam jajeczka. To bym rozmnożył sobie od razu. Krówczaki. O. No. No i popatrzcie, ja trzymam niby to sianko i ile czasu mi zajęło zlokalizowanie tego, że ja trzymam sianko. Patrzcie, a ta owca to ani me, ani be. Znaczy trochę robi be, ale trochę kiepsko. Owco, no. Dobra. To wszędzie owce. Owce, jak widać, nie przepada za nami. No trudno. Co myślicie o kolejnych odcinkach takich na spontanie? Mam nadzieję, że się wam spodobają. I że będziecie takie chcieli. Chociaż mam nadzieję, że w ogóle jakiekolwiek ode mnie odcinki będą się wam podobały. Ostatnio coś mało było wyświetleń przy odcinku 28. Tak, 28 było coś dosyć mało odcinków, zwłaszcza dlatego, że odcinek został dodany w piątek, a w piątek to jest taki dzień, gdzie naprawdę sporo osób wchodzi na YouTube'a i tam ogląda te filmiki. I dość mało wyświetleń, zrobił mało łapek w porównaniu do poprzednich. Powiedzcie, co było w nim nie tak, że tak było słabo. Może to tytuł? Nie mam jajek. Znaczy mam, ale takie, z których się wyklują, no to nie mam. If you know what I mean. Blacky, ty zboczeńcu, jak możesz w odcinku? Jesteś obrzydliwy. Obleśny taki. Takie twoje grubiańskie żarty w ogóle nie są śmieszne. Wziąłbyś się schował po prostu. W dircie jeszcze. Po prostu wstyd. Jak możecie w ogóle takiego mnie oglądać, no? O czym to świadczy, że mnie oglądacie? Po prostu odpowiedzcie w komentarzach, po prostu. Jestem tak ciekawy odpowiedzi. Okej. Idę straszyć kurczaki, bo kurczaki rodzą mi, znaczy rodzą, składają jajka. Jak się je straszy. Nie jestem dobry w tych sprawach zwierzęcych, ale chyba coś mi świta. Kurczaku, jajko. Następny kurczak. Kurczaki. To one tak to robią, to... Znaczy zaraz, o. Kurczaki, kurczaku. Kurczaku. O. Krówczaku. Nie? Kurczaku jednak... Nie, on to w ogóle foch forever na mnie. Tak samo jak panowca, też foch forever i nie poszedł. Przydałoby mi się jajko. O, widzicie, to jest tak bardzo dużo moich owieczek. One tu sobie grzecznie siedzą w mojej dużej zagrodzie.
I co jest piękne? Piękne. Pan kurczak też nie złoży jajka. To jest smutne. Czemu panowie kurczaki nie chcą składać jajek? A ten pan kurczak złoży pan jajko? Złoży pan jajko? Nie złoży pan jajka. Bo pan jest mężczyzną. Tak też myślałem. Powinienem iść spać, a nie nagrywać Minecrafta. Dobrze by mi to zrobiło na mój mózg zbolały. Coś mi wpadło do oka i nie mogę wyjąć w ogóle nic. Mrugam cały czas i tak głupio mi. A nagrywam Minecrafta i w ogóle moje życie nie ma sensu. Dobra. Ale przede wszystkim jajko. Czuję je gdzieś tutaj. Musi gdzieś tu być. Na pewno. Wiatr wyraźnie niesie zapach jajka. Świeżego jajka. Zniesionego jajka. No, złożyliście jajko, no. Kurczaki. Kurczaki. Ja chcę jajko. 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 O, tu jest raj kurczaków. Jajko. Dwa jajka. A to są takie podwodne, a to pewnie ryby się z tego wyklują. Te kurczaki złożyły ikrę. Mutant. Mutanty. Może wyhoduje z tego nowy gatunek? Fajnie by było. Okej. Ten odcinek jest taki odmurzający trochę, bo jestem dość zmęczony. Mówię dość nieskładnie i o głupotach, ale musicie mi to wybaczyć, bo po prostu... Ten odcinek jest chilloutowy. Czemu mam je nagrywać dla odprężenia i dla zabawy? No, czemu nie? Dlatego właśnie nagrywam. Okej, czyli tutaj już nie mam, mam dwa, ale to wątpię, żeby wystarczyło. No, złóżcie jeszcze dwa. Dobra. Nie ma co męczyć biednych kurczaków. Kurczaków. Jak nie zużycie jajka, to was oddam do KFC. O, do KFC was oddam. Nie? Marzeniem każdego kurczaka jest dostać się do KFC. Jak jest reklama ziemniaka i mamy chipsy Lay's, no to kurczaki mają pewnie coś podobnego, jeżeli chodzi o KFC. Marzeniem każdego kurczaka. Już wyobrażam sobie taką reklamę w telewizji. Marzeniem każdego kurczaka jest dostać się do twojej przepysznej kanapki z KFC. Life tastes good. Tak, zapłacili mi za reklamę. Mam 1000 widzów. Zapłacili mi za każdego widza w kalorii jednej. Po prostu tak. Bo mogę, o. Dobra. Sprawdzimy, może akurat z tych dwóch... O, tu jest następny kurczak. Ktoś tu mamy chyba problem u tych kurczaków z płodnością. Żaden jajek nie chce składać. Może to są wszyscy mężczyźni i mają po prostu populację z różnicą płci tak wielką. Co wy o tym myślicie? To jest taki trollcinek trochę. Pan szkielet. Okej. Okej. Tutaj to oświetlę. I znowu przycinki. Przepraszam, jeżeli to zauważacie, ale... Co ja poradzę?
Właśnie tego chcę uniknąć, nie wgrywając shaderów w następnej wersji. Chociaż podejrzewam, że to nie jest wina shaderów, tylko zapisywania danych na dysku, czyli programu do nagrywania. No ale jednocześnie, no myślę, że shadery by trochę zmniejszyły to. Znaczy brak ich by to trochę zmniejszyło. Poza tym podobno większości z was się to światło nie podoba. Więc, piszcie co myślicie. W każdym razie jeszcze by się... Kurczak jeden. Udało się. I jajko. Kurczak drugi. Nie udało się. Dobra, mam jednego kurczaka. Ale one się rozmnożą, zobaczycie. Kurczaki się mnożą przez podział. Jestem o tym przekonany. No, ale w każdym razie tutaj jest już dobrze, już z tymi zwierzętami. Tak jak mówiłem, to nie jest farma rozwojowa taka przyszłościowa, tylko to jest farma to jest rezerwat, o. O, bardzo dobrze, bardzo dobry przykład, to jest rezerwat. I teraz niespodzianka, która czeka na was przez resztę odcinka. Co znalazłem biegając tu wokół i w bardzo śmieszny sposób. Okej, mam pochodnie nawet w łapce. Sobie tu biegałem. To jest tutaj? Tak, dobrze pamiętam. Biegałem i coś zauważyłem. Tak, już dobrze widzicie. Tam jest cobblestone w środku, tam, znaczy tam był. Teraz troszkę uciekłem, ale zaraz zobaczycie z powrotem. Więc dzięki temu kobblowi można było znaleźć kolejny mob spawner. Tak, wiem, jestem boski, moja mapka jest boska. Seedy dostaniecie na następny event, więc nie spinajcie. Więc jak już ten seed nie krąży gdzieś w sieci, bo już udostępniłem mapkę, więc z tego pliku można było wyciągnąć, jaki to jest seed, ale jeżeli go nie ma, to ja go udostępnię pod którymś z filmów. W następnym specjalu może na 1500 widzów, albo na 2000. A co wy na to? A ja wierzę, że uda mi się osiągnąć 2000, bo mogę wierzyć w to. A moim wielkim marzeniem, i to ujawnię wam bez skrępacji, jest po prostu zdobyć kiedyś 80 tysięcy subskrypcji. Nie chcę 100, znaczy, no, kto by nie chciał w sensie, ale tak, nie wiem czemu sobie tak w główce ułożyłem, że byłoby najlepiej mieć 80 tysięcy, a to jest możliwe. Na polskim YouTubie jest możliwe zdobyć 80 tysięcy subskrypcji. Ja bym tak po kryjomu sobie marzę, żeby mieć kiedyś 80 tysięcy subskrypcji. Oczywiście nie liczy się ilość subskrypcji, a jakość osób, które subskrybują, bo nie chciałbym mieć takich jakichś dziwnych, przeszukajmy co tu jest, nieaktywnych subskrypcji, tylko widzów na takim poziomie, na jakim mam teraz, bo was naprawdę uwielbiam. Chociaż czasem bystrość komentarzy jest na... O, zabawnym poziomie, tak, dokładnie, na zabawnym poziomie jest bystrość komentarzy niektórych. Chodzi o spostrzegawczość i przetwarzanie informacji, które otrzymujecie ode mnie. Ale... No zabawnym znaczy, że mnie zbawi, czyli to jest dobrze. I nie chciałbym mieć na innym poziomie widzów, uwielbiam was wszystkich. Ale moim wielkim marzeniem jest zdobyć 80 tysięcy takich jak wy. Bo jesteście super, więc tylko was troszkę, żeby przybyło. I będzie po prostu świetnie. Nie wiem czemu mam takie marzenie. Takie po prostu sobie. Każdy ma jakieś takie śmieszne marzenie. No nie? Nie. Więc to było, powiedzmy, takie teraz na szybko. Mamy spawner szkieletów. Możemy to wykorzystać kiedyś w przyszłości do budowy item grindera strzał, co by mi się naprawdę bardzo przydało. Ale w tym odcinku to chyba będzie wszystko.
bo już nie mam nic ciekawego wam do zaprezentowania. Na marginesie wiem, jestem troszkę złym graczem, takim troszkę nieuczciwym, no ale, no wybaczcie, bardzo mi zależało. Pójdziemy do jaskiń, a w tych jaskiniach znajdziemy kopalnię. Ona jest mniej więcej pod tymi drzewkami tutaj gdzieś, ta kopalnia, nie jestem pewien gdzie, ale mam nadzieję, że mi się uda znaleźć nasiona melona, bo o to mi przede wszystkim chodzi, żebym mógł zdobyć nasiona melona, żebym je później mógł rozmnażać melony i stworzyć też farmę melonów, bo na razie ich nie mam, a to jest dość taki, powiedzmy, ważniejsza farma melonów, bo jest dość ważnym, podstawowym składnikiem diety prawdziwego Minecraftowicza. Uwielbiam walkę z creeperami w wodzie, przynajmniej nic nie niszczą. Dobra, ale ten odcinek już przekroczył 30 parę minut, więc chyba to byłoby na tyle w nim. Ja jestem Blacky, to był Minecraft. Pożegnam się z wami z perspektywy nasienia. Specjalnie właśnie w ten sposób to powiedziałem, bo nie mam miejsca, żeby zdjąć zbroję. Nasze podsumowanie odcinka jest na dzisiaj takie. Czekajcie, jeszcze pajączek tutaj się na mnie dość wyrywa mocno. Ale podsumowanie odcinka jest takie. 43 Mossstone'y. Kiedyś to był Moss i Cobblestone, teraz jest to Mossstone. I tak mówię Moss i Cobblestone bardzo często, jak zauważyliście pewnie kiedyś w poprzednich odcinkach, ale tak to jest Mossstone. Trochę siodeł, jakbym chciał pojeździć na świni i to mi się przyda na następną wersję Minecrafta, gdzie jest już marchewka oczywiście. I że będę mógł sobie pojeździć na świni. I co jeszcze? Tyle chyba najważniejszych rzeczy jest, co zdobyłem. Jeszcze trochę wiederek chyba w tym spawnerze. Ale to by było tyle. Popatrzmy na zachód księżyca. Takie to romantyczne. Myślicie, zachód księżyca, ja, mój dom, potworki w oddali, taka piękna woda, a pod nią kałamarnice. Czyż to nie cudowny wieczór? Tak, wiem, jest pięknie. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia i do zobaczenia już niedługo. Ja jestem Blacky, to jest Minecraft. Chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Podobało wam się? Zostawcie łapkę w górę. To tyle, na razie. Pa!